Cześć wszystkim, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Custom Level z Tomb Raidera. Tym razem, jak widzicie, jest to Custom Lara Croft at Mirror's Edge. No. Ogólnie ten custom jest tak kaszankowaty, że ja nie wiem, ale tak, pewnie ogólnie mnie zhejtujecie, że on jest taki straszny i ja takie gówno nagrywam. No ale cóż. Bo ogólnie ja bardzo lubię Mirror's Edge i dlatego go nagrywam. No, że Mirror's Edge jest moją ulubioną grą, to dlatego nagrywam. Sorry, że jestem taki zmulony, ale jest wcześnie rano. I dlatego po prostu. No dobra, tak zaczniemy, nie? Tak, ogólnie ten custom jest króciutki. Tak wygląda Lara. O. Szkoda właśnie, bardziej bym psował, gdyby ona miała strój właśnie Fate. Taka bluzeczka, spodenki, fajnie by to wyglądało. No i jak widzicie, jesteśmy na dachach. Tak, w ogóle ta tekstura jest taka ohydna, w ogóle przeciągnięta. To w ogóle będzie odcinek, w jakie customy nie... się nie gra. Dobra, tylko żeby tutaj nie spaść. Hop. Okej, dobra. W ogóle co jest na dole? Bo tak się nigdy nie przyglądałem. Aha, dobra, niby pseudo ulicę, tak? Boże, jak to jest straszne gówno po prostu, ale dobra. Tak, w ogóle ten custom to jest demo. On powstał właśnie na wizerunku Mirror's Edge, tego właśnie pierwszego levelu. I zaraz to na dach. Okej, dobra. No i tu jest taka linka zawieszona w powietrzu. What the fuck w ogóle? Dobra, zrobię sejwa. Tak, ten custom jest ogólnie... On przedstawia pierwszy level w Mirror's Edge. Tak, no i są nawet czerwone takie elementy. W ogóle te tekstury się jakoś dziwnie ruszają u mnie, jak tak macham kamerą. Troszkę to jest żal, tak, troszkę. Troszkę to jest taki żal, ale mi nie o to chodziło, Lara. Przecież naciskam ten zasrany kontrol. Dobra. Tak, bo ogólnie to jest demo tego customu. Aha. Dobra. Ja coś dzisiaj nie ogarniam. Tak, o, właśnie jak widzicie, jest to prolog. Demo i... Raczej chyba nikt nie chciał później pełnej wersji, bo... No ten custom... Ten custom został strasznie oceniony, po prostu 3, chyba 40, nie wiem, ale oczywiście link do tego customu będziecie mieli w opisie, ale no nie polecam grać w niego, bo już zagadam. Tak, a ja w niego gram, nie? No ale, że to Mirror's Edge, a że ja uwielbiam Mirror's Edge, to musiałam nagrać, nawet tak jak gówno przypominające Mirror's Edge. W ogóle tutaj jest czarna, to nawet nie tekstura, tutaj, tam, o. Tutaj jest już tam tekstura, a tutaj już nie, strasznie, w ogóle jedna tekstura przeciągnięta, no... No, po prostu masakra jakaś. Tak, w ogóle drzwi Lara otwiera z innej strony, bo klamka była z drugiej, a ona otwiera w ogóle z dupy jakoś, nie wiem, wyrywa z zawiasy, czy co. O Boże, dobra. No jak widać, tekstury są obrzydliwe. Tak, tu chyba będzie też będzie walka, że... Właśnie, jakiś tam... Swaci przyjadą, nas będą bić. Bardzo brutalnie. Czy coś jest? Właśnie szkoda, że ona takiego przewrotu nie może zrobić. Tak jak to było w piątce. To było fajne. Właśnie strasznie by mi to pasowało. Tia. Kurde. Oh Jesus. Czekajcie, bo ogólnie mam strasznie głośno. Tak, i teraz muzyczka się włączyła, nie? No ginżesz. Tak, oczywiście nic tam nie zostawili. Dobra, mam nadzieję, że teraz za bardzo nie darłem się ten mikrofon, bo miałem ogólnie dźwięki za wysoko ustawione. Tak w ogóle tutaj, po prostu żalek, nie wiem, tu powinna być ściana. Znaczy tutaj jest ściana, ale... Coś się chyba nie doczytało. O Boże, tak świetne drzwi otwierające się z zawiasów.
Dobra. To będzie chyba też zaraz ostra jatka. O kurde. Dobra, ja ich mam w dupie, ja po prostu przebiegnę. O No chciałem teraz wziąć apteczkę, no. I coś mi się nie udało. Gdzie to tutaj, dobra. Tak, tylko muzyczki już nie ma, nie? Bierz tą aptekę. Znaczy aptekę, Jesus. Dobra. Tak w ogóle, jak pamiętacie, właśnie w tym pierwszym poziomie z Mirosza, z gry, to tam właśnie było, że Lara skacze na helikopter, nie? I ona się tam łapie i leci w dół. Czy tam, gdzie tam. No i, znaczy Lara, Boże, Fate. I tutaj właśnie też tak będzie zaraz. Tylko to już będzie żal, jak nie wiem, jak dla mnie. W ogóle tak tam tekstury się wczytywały jakoś dziwnie. Że jak skakałem, to ich nie było. O, widzicie? O. Świetnie, tak, tam też są goście. Świetnie po prostu. Ale oni strasznie jadą tutaj, no. Come on. Dobra, ja z nimi walczyć ogólnie nie będę. Dobra. O kurde. Szkademet. O, Jesus, musiałem tutaj spaść, tak? Kurde, weźcie. Czy oni, kurde, z granatnika mnie nawalają? Czym się zdaje? Ała. Zaraz, żeby save'a. Chcę wam pokazać, patrzcie. Widzicie, to jest jedna tekstura, bo tutaj są chmury, a tu u góry już nie ma, nie? Fajnie, nie? O, Jesus, dobra, to jest chyba drabinka. Jedna tekstura, kurde, drabinka, nie? No, nie wiem w ogóle, czy koniec tam łapie. Tak, i tam jest helikopter, który stoi w powietrzu, który się nie rusza. Tak, bo ogólnie widziałem customek, w których te helikoptery latały. A tutaj, no, właśnie widać, jak lata, stoi w powietrzu. Trzeba po prostu do niego skoczyć. I tyle. Tak, i koniec customu. O, Jesus, tak, nie wiem, ile wyszło, może z 8 minut? Nie wiem, nie mam stopera. To nieważne, mam nadzieję, że wam się spodobało, bo w sumie pomyślałem, dawno nie było Tomb Raidera żadnego, no to nagrałem takie gówno, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No. Także do zobaczenia i pa pa.